Ten film ma wiele wspólnego z tobą i twoim życiem dzisiaj. Zauważyłeś, że cisza ostatnio stała się twoim stałym towarzyszem? Jest obecna z powodu i przemawia prosto do twojego serca, ujawniając prawdy, które jesteś w stanie zrozumieć. Możesz być w izolacji, ale niezależnie od tego, jak tutaj się znalazłeś, zrozumienie tego konkretnego momentu twojej podróży jest kluczowe. Tutaj, gdzie jesteś, jest dokładnie tam, gdzie powinieneś być. W trakcie tego etapu stawienie czoła różnorodnym, intensywnym uczuciom jest całkowicie normalne. Może to wydawać się przerażające, ale uwierz mi, oznacza to, że rośniesz i przekształcasz się w lepszą wersję siebie. Oczyszczenie emocjonalne jest kluczowe dla twojego osobistego rozwoju i może być dokładnie tym, czego potrzebowałeś, aby ponownie połączyć się ze sobą. Czasami to w ciszy i samotności znajdujemy odpowiedzi, których tak bardzo szukamy i stawiamy czoła naszym prawdziwym uczuciom bez masek ani rozproszeń. Ten proces konfrontacji i uwolnienia się od starych uczuć może być niesamowicie satysfakcjonującym i uwalniającym doświadczeniem, pozwalającym ci pozbyć się ciężarów, których być może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że niesiesz. Ale jak możesz przejść przez ten okres spokojniej? Odpowiedź leży w dwóch fundamentalnych filarach: akceptacji swoich uczuć i poszukiwaniu działań, które ożywią twoją duszę. Ciask! Jestem Eduardo i moją radą dla ciebie dzisiaj jest: przestań tłumaczyć się przed tymi, którzy nie są częścią twojej podróży, to kluczowe dla samopoznania i akceptacji. Nie musimy dostosowywać się do oczekiwań ani form narzucanych przez innych. To czas, abyśmy uwolnili się od wymówek i przyjęli własną indywidualność. Zagłębimy się w szczegóły, jak to może zmienić twoje życie i dać ci większą pewność siebie w podejmowaniu decyzji. Nadszedł czas, aby w pełni się szanować, przekierować energię, którą wcześniej poświęcaliśmy na próbę zadowolenia lub tłumaczenia się innym, z powrotem do siebie. Ten proces przekierowywania energii nie polega tylko na rezygnacji z potrzeby zewnętrznego uznania, to również podróż ponownego spotkania ze sobą. Każdy znajduje się na innym etapie tej podróży. Niektórzy mogą dopiero zaczynać zdawać sobie sprawę z potrzeby tej zmiany, rozpoczynając proces świadomości i samoodkrycia, podczas gdy inni mogą już zmagać się z wieloma wyzwaniami, radzić sobie z bólem i znajdować chwilę pokoju i jasności w swojej drodze. Nie ma znaczenia, gdzie się znajdujesz na tym spektrum, obecny etap twojej podróży to zaproszenie do głębokiego ponownego poznania samego siebie. Rozpoznanie, kim jesteś teraz, po wszystkich przemianach, przez które przeszedłeś, jest istotne. Zmiany, które zaszły w tobie, czy to w kontekście osobistego wzrostu, zmiany perspektywy czy nowe energie, które zacząłeś emitować, wszystkie te elementy kształtują osobę, jaką jesteś dziś. Zrozumienie głęboko tej nowej wersji siebie wymaga czasu, cierpliwości i gotowości do zgłębiania swoich głębi. Samoopoznanie to ciągły proces, cykl nauki, wzrostu i adaptacji. Przekierowując swoją energię na siebie, zaczynasz pielęgnować głębszą relację. Znaczące połączenie ze swoim wewnętrznym ja oznacza słuchanie swoich własnych potrzeb, szanowanie swoich granic i świętowanie swoich osiągnięć, choćby najmniejszych. Chodzi o naukę bycia swoim największym obrońcą, przyjacielem i sojusznikiem na tej drodze. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy krok, każdy wybór i każda zmiana są ważne. Ciągle się rozwijasz, a ta ewolucja jest świadectwem twojej siły i odporności. Pozwól sobie być, pozwól sobie rosnąć i przede wszystkim pozwól sobie świecić swoim własnym światłem, nie czując potrzeby usprawiedliwiania się ani przepraszania za to. Ten szczególny moment twojego życia jest niewątpliwie ważny. Wydaje się, że nastąpiła celowa przerwa w szalonym tempie wszechświata, przerwa konieczna, aby upewnić się, że nie zbaczysz, łącząc się z ludźmi, miejscami czy sytuacjami, które nie odzwierciedlają prawdy twojego bytu. Jest to potężne przypomnienie, że w złożonej tkaninie życia znajdujemy się w kontakcie z dwoma różnymi rodzajami osób. Tymi, którzy rezonują z naszą istotą i wspierają nas bezwarunkowo, oraz tymi, którzy z kolei wydają się kwestionować nasze najbardziej intymne sedno. W tym okresie introspekcji i izolacji,
który wydaje się być zaplanowany przez gwiazdy, nie ma potrzeby marnowania energii na tłumaczenie się ani uzasadnianie istnienia przed tymi, którzy wydają się zdeterminowani nie zrozumieć się ani nie zaakceptować się takim, jaki jesteś. Ten czas został ci dany jako szansa na oczyszczenie, możliwość oczyszczenia swojego życia z każdej energii, która nie harmonizuje z twoją prawdziwą boską naturą. Jest to zaproszenie do zaufania procesowi, który się dokonuje, i do honorowania każdego etapu tej drogi, rozpoznając, że nawet chwile samotności mają swój cel i piękno. To, co może ci być jeszcze niejasne, to że następny rozdział twojego życia jest już starannie prowadzony i skomponowany. Istnieje wyższy porządek w grze, boska sekwencja, która nieustannie pracuje na twoją korzyść. Nawet jeśli kontury tego szerszego planu nie są jeszcze dla ciebie jasne, zaufanie jest twoim najpotężniejszym sojusznikiem w tym momencie, pozwalając ci przepłynąć przez ten okres z pewnością, że wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno. Energia, którą wydajesz z serca, jest naprawdę godna uwagi. Masz ostrą świadomość swojej roli jako latarni pozytywności, rozświetlając ścieżki tych, z którymi się stykasz. Twoja zdolność do promieniowania światła i nadziei, wybierając świadomie być źródłem dobroci i miłości, nie przechodzi niezauważona. To cenny dar, prezent, który podnosi nie tylko innych, ale także przywraca ci kontakt z najczystszą esencją tego, kim jesteś. Twoje wewnętrzne ja przypomina ci dzisiaj, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Każdy moment nauki, każde pokonane wyzwanie i każda doświadczona radość splatają razem twoją wyjątkową podróż. Jesteś wezwany do życia z intencją, do świadomego wyboru światła i do zaufania, że nawet w najbardziej niepewnych momentach jesteś prowadzony ku swojemu najwyższemu wyrazowi samego siebie. To czas przemiany, okres głębokiego wzrostu duchowego i wyrównania z twoją prawdziwą boską esencją. W tym szczególnym momencie twojego życia znajduje się w stanie intensywnej ochrony duchowej, swoistej niewidzialnej tarczy, która cię otacza, chroniąc cię podczas żeglowania czasami burzliwymi wodami istnienia. Równolegle do tej ochrony zwiększa się twoja zdolność empatii. Ta niezwykła zdolność do głębokiego odczuwania emocji i doświadczeń innych, jakby były twoje, jest niewątpliwie godną podziwu cechą, prawdziwym świadectwem twojego związku ludzkiego i duchowego z otaczającym cię światem. Jednakże ważne jest uznanie, że w momentach wielkiej wrażliwości istotne jest ustalenie zdrowych granic. Te granice nie są barierami separacji, lecz raczej środkami autoprotekcji, które pozwalają ci zachować swoją życiową i duchową energię nietkniętą i chronioną w trakcie twojej podróży. Natrafisz na dusze, które wydają się rozumieć twoją istotę bez potrzeby słów. Te połączenia są cenne, ponieważ oferują wsparcie i zrozumienie, nie wymagając od ciebie odsłaniania się poza granice twojej wygody. Z drugiej strony będą spotkania z jednostkami, wobec których poczujesz nieodpartą potrzebę wyznaczenia klarownych granic. To pragnienie wynika z rozpoznania, że nie wszystkie energie przecinające twą drogę są zgodne lub korzystne dla twojego dobra. Dlatego też nauka mówienia gniew lub ograniczania dostępu innych do twojej wewnętrznej energii staje się aktem samooceny i szacunku dla twojej drogi duchowej. Aktualnie jesteś prowadzony przez wewnętrzną kompas w kierunku pokoju i serca. To prowadzenie jest jasnym znakiem, że znajdujesz się w procesie głębokiego ponownego odkrycia, fazie, w której wydaje się, że większa moc niż ty, czy to Bóg, czy Wszechświat, czy jakakolwiek inna nazwa rezonująca z twoją wiarą, aktywnie eliminuje ze swojego życia sytuacje, ludzi i wzorce, które już nie przyczyniają się do twojego wzrostu. Jest to czas świadomości potęgi twojej energetycznej izolacji, faza, w której uczysz się cenić swój osobisty i duchowy przestrzeń, rozpoznając, że nie wszystkie zewnętrzne wpływy są korzystne ani niezbędne dla twojego rozwoju. Przechodzisz przez potężną transformację, przebudzenie się do zrozumienia, że izolacja nie jest misją, ale szansą na pogłębienie połączenia ze sobą i z własną duchowością. Izolacja energetyczna nie oznacza samotności, lecz świadomego filtrowania tego, co wpuszcza się do twojego pola energetycznego, starannie wybierając wpływy i interakcje, które odżywiają twoją duszę. To czas, aby przyjąć swoją wrażliwość,
uhonorować swoją potrzebę granic i podążać za wskazówkami serca. Robiąc to, otwierasz się na drogę wzrostu, uzdrowienia i ponownego odkrywania, prowadzoną przez światło Twojej własnej boskiej istoty. Faza izolacji, przez którą przechodzisz, może być błogosławieństwem w przebraniu, rodzajem świętego interludium udzielonego przez Wszechświat, abyś mógł doskonalić swoje umiejętności, doskonalić swoje wewnętrzne głosu i manifestować swoją najbardziej autentyczną prawdę, z dala od zawirowań zewnętrznych oczekiwań i żądań. W wielu przypadkach odstępstwo od codziennych rutyn i społecznych interakcji nie jest przypadkiem, ale strategiczną potrzebą Wszechświata, aby chronić Twój proces wzrostu i osobistej ewolucji przed możliwymi zniekształceniami lub zakłóceniami. Ten czas zarezerwowany dla Ciebie, z dala od hałasu i pośpiechu codzienności, to nieoceniona okazja, aby zanurzyć się w głębiach swojego bytu. To zaproszenie do odkrywania, kim naprawdę jesteś, z dala od społecznych masek i ról, które często jesteśmy zmuszeni odgrywać. W tym okresie masz wolność i przestrzeń, aby odkrywać swoje prawdziwe pasje, swoje upodobania i nieupodobania, bez wpływu ani osądu innych. Ten proces samopoznania jest kluczowy, ponieważ im więcej dowiesz się o sobie, tym bardziej jasne stanie się, co chcesz przyciągnąć do swojego życia. Kiedy nowi ludzie i energie zaczną stawać się częścią Twojej podróży, w kontekście, gdzie nie musisz uzasadniać każdego wyboru lub uczucia, zdasz sobie sprawę z wartości tej izolacji. Będziesz miał kontrolę nad swoim czasem i przestrzenią, świadomie wybierając, z kim je dzielić. Poczucie samotności, nawet wśród innych, jest wskaźnikiem, że Twoja transformacja jest w toku, kształtując Cię, aby współgrać z osobami, które rezonują z Twoją istotą i wibracją. Nadejście tego momentu oznacza istotny przełom, gdzie potrzeba tłumaczenia się lub uzasadniania swojego istnienia drastycznie maleje. Spotkasz ludzi, którzy, dzięki współbrzmieniu i zrozumieniu, nie będą wymagać szczegółowych wyjaśnień, aby zrozumieć, kim jesteś i dlaczego robisz to, co robisz. Te połączenia, oparte na wzajemnym zrozumieniu i współdzielonej wibracji, są cenne, reprezentując rodzaj relacji, który ożywia i wzmacnia, zamiast wyczerpywać Twoją energię. Spójrz na ten czas izolacji nie jako na pustkę, która ma być wypełniona obecnością innych, lecz jako żyzną glebę dla wzrostu i samopoznania. To czas, aby ponownie połączyć się ze sobą na głębszym poziomie, wyrafinować swoje preferencje, określić swoje granice i, co ważniejsze, przygotować się na przyjęcie ludzi i doświadczeń, które naprawdę komplementują i wzbogacają Twoją podróż. To prosei Wironenia. Feinjustierung Twojej częstotliwości, aby naturalnie przyciągnąć tych, którzy harmonizują z Twoim prawdziwym ja. Pełna akceptacja tego, kim jesteś, uczciwość wobec swoich doświadczeń i pragnień na przyszłość są fundamentalnymi filarami prawdziwej i głębokiej transformacji w Twoim życiu. To zrozumienie nie jest tylko aktem miłości do siebie, ale także bramą do nowej fazy pełnej pozytywnej energii i możliwości. Nawet jeśli sygnały tej zmiany nie zawsze są jasne lub natychmiastowe, kluczowe jest zaufanie, że wszystko dzieje się we właściwym czasie, zgodnie z większym planem, który często ucieka nam z rozumienia. Izolacja, uważana przez wielu za okres samotności lub stagnacji, może w rzeczywistości być świętym czasem spokoju i refleksji, zorganizowanym przez wyższe siły, aby przynieść nam pokój i klarowność. To czas, który został nam przyznany, aby uwolnić się od osób, miejsc i sytuacji, które nie są zgodne z naszą prawdziwą ścieżką. Ten proces oczyszczania i uwalniania jest niezbędny, aby zachować nasze widzenie i wiarę w przyszłość. Życie, z jego wieloma zwrotami i zmianami, jest intrynsycznie cykliczne, dlatego nawet w najtrudniejszych chwilach ważne jest pamiętanie, że zmiana jest jedyną stałą, a każda trudna faza zapowiada nadchodzącą odnowę. Utrzymywanie wysokiej energii, praktykowanie miłości własnej w jej najczystszej formie oraz troszczenie się o siebie to nie tylko akty osobistej życzliwości, ale także przygotowanie do przyjęcia nowych ludzi i doświadczeń, które przeznaczone są, by przekroczyć Twój szlak. Wszechświat jest pełen aniołów ziemskich, osób, których obecność w naszym życiu jest błogosławieństwem, zdolnych zrozumieć i akceptować nas bez potrzeby długich wyjaśnień.
Bycie otwartym i receptywnym na te połączenia to rozpoznanie i docenienie piękna ludzkiej podróży oraz wzajemnych zależności naszych życiowych dróg. Bez wątpienia jesteś istotą światła i dobroci, odbiciem boskiej miłości i hojności. Daleko od tego, aby być istotą zagubioną w cieniu, pozbawioną wartości, jesteś skarbem empatii, współczucia i wielu innych cech, które są prawdziwymi darowiznami dla świata. Te cechy nie są jedynie cechami osobowości, są to potężne narzędzia do tworzenia pozytywnych zmian wokół nas. Przejście przez okres izolacji może być głęboko przekształcającym doświadczeniem, momentem, który chociaż może się wydawać trudny, jest nacechowany świętym znaczeniem. Jest kluczowe zrozumienie, że te chwile ciszy nie są przypadkowe, są to cenne okazje do osobistego i duchowego wzrostu. Nawet gdy okoliczności zdają się nie być zgodne z naszymi natychmiastowymi pragnieniami, ważne jest pamiętanie, że gra toczy się na wyższym poziomie, w kierunku którego subtelnie jesteśmy prowadzeni, nawet jeśli nie jest to od razu jasne. Ta faza Twojego życia, naznaczona introspekcją, a może nawet poczuciem samotności, jest darem. To zaproszenie do jeszcze głębszego zanurzenia się w siebie, ponownego połączenia się z Twoimi najgłębszymi prawdami i otwarcia się na boskie wskazówki. Ochrona i prowadzenie przez wyższą siłę zawsze są obecne, nawet jeśli w sposób nie zawsze rozpoznawalny. Pozwól tym słowom rezonować w Tobie, pozwalając im dotknąć głęboko Twojego serca i umysłu. Wszechświat, w swojej nieskończonej mądrości, pragnie dla Ciebie tego, co najlepsze i zawsze pracuje, aby zapewnić najbardziej pozytywne wyniki, niezależnie od wyborów, które podejmujesz. Każda decyzja, którą podejmujesz, jest honorowana i wspierana, odzwierciedlając Twoją przyznaną wolną wolę. Przyjmując tę wiadomość i błogosławieństwa, które niesie, otwierasz się na przyjmowanie i dzielenie się pozytywnością i dobrocią. Wyobraź sobie wpływ, jaki moglibyśmy mieć, gdybyśmy każdy z nas zobowiązali się do rozprzestrzeniania tej pozytywnej energii, tworząc fale dobroci i miłości, które rezonują na całym świecie. I tak, czekają na Ciebie potężne przesłania, wizje głębokich połączeń, których mogłeś nie zauważyć lub które nadchodzą, w tym możliwość znalezienia lub rozpoznania swojego celu. Podnosząc się wzajemnie i poświęcając się tworzeniu środowiska pozytywnej energii, przygotowujemy się do przyjęcia nadchodzących wiadomości i wskazówek. Niech każdy z nas będzie pokojem, miłością i wiarą, oświeconym przez boską mądrość i bezwarunkowe wsparcie wszechświata. Niech zawsze będziemy otwarci i gotowi na błogosławieństwa i lekcje, jakie niesie każdy nowy dzień. Amen.